Cześć, witajcie! Z tej strony Magno Salec. Cześć, witajcie, z tym Brączek. I witamy was w kolejnym odcinku z naszej typowej polskiej wsi, chyba z waszej ulubionej serii jak na razie. I teraz tak, w dzisiejszym odcineczku, jak widzicie, zajmę się orką. Przetestujemy sobie też wał, bo ostatnio wczoraj u Brączka testowałem tutaj ten wał, ale niestety nie szło, ale dzisiaj już ogarnąłem mniej więcej, o co w nim chodzi. A Brączuś, co dzisiaj będziesz robił? Brączuś będzie dzisiaj wapnował, proszę ja was. Wapnuję sobie i będę talerzował po wapnie, także dosyć tak, ciekawa akcja. No to dobrze, my będziemy orać sobie po oborniku. Zaraz sobie podczepimy jeszcze wał. Dobra, teraz już wszystko powinno być spoczko. Troszkę ogarniania będzie, ale myślę, że wyjdzie całkiem w porządku. Taka typowa jeszcze... o Jezu, ale ten wał jest bardzo długi. Muszę uważać. Taka jeszcze typowa przed przyjazdem Brączka do mnie. Może jakąś typową nagramy u mnie? Pewnie tak, po jednym odcinku nagramy z typowej. No na pewno tak nagramy jak wtedy, nie? No i powinno być całkiem w porządku chyba. Dobra, my już ciśniemy sobie tutaj na pole. Pierwszy chyba muszę zrobić bez wału. Nie wiem, jeszcze nigdy z wałem nie orałem, ale chyba z tego co tak mi się wydaje bynajmniej, to pierwszy muszę jechać bez wału, dlatego że on później po bardziej po prawej stronie jest. Aha, czyli mamy pług już ustawiony, wszystko jest całkiem dobrze. Dobra. A, tu mi się wał opuścił. Moment. Dobra, ogarnąłem. Ostatnio dużo tej orki mieliście i orkę na tym, ale no muszę coś robić, no niestety tak akurat sezon mi się złożył, że orka musi być. Ale bardzo ładnie też ten pług robi. Ale schodzi głośno ten case, mam nadzieję, że dźwięki już będą o wiele, wiele lepsze niż ostatnio na Bolusiowie wczoraj, bo strasznie mi się gra ściszyła w pasku, za bardzo ją przyciszyłem i mimo tego, że i głośno rozmawiałem i wszystko miałem na full, to i tak bardzo źle mnie było słychać. Dzisiaj nagrałem sobie Stranded Deepa, dałem sobie naprawdę na full dźwięki i wszystko i było mega, chyba jeszcze dawno tak dobrego dźwięku nie miałem podczas nagrania. Wreszcie z Bujety wycisnąłem to co mogłem. O, tu pod górkę to nie za ciekawie widzę. Kurde, mi też tutaj tak z tym wózkiem to ciężko. 8 na godzinę. Daj radę. Dobra. Jakoś to idzie. Obróci mi tu, zaraz rozłożymy sobie pług. O ty! Pierwszy raz miałem tak, że jak wpadłem w dziurę, nie? Kierownica no. Zaczęła wibrować. O kurde. Ty. Serio? Dziwne. Ej, naprawdę fuj dziwne. Dobra, ja tak nie miałem nigdy. Ja też nie. Odczepmy sobie. Dobra. To mamy odczepione. Teraz zaraz sobie pług rozłożymy. Nie, teraz nie, ale pierwszy raz jak wpadłem to mi zawibrowała. Ale będzie jazda. Na pewno. Dobra, czekajcie. Pług mamy ten. Dobra, to się rozkłada ogólnie. Na zdrówko. I? Tak się kicha na kielicha. Na kielicha to dopiero będzie kichanie. I w piątek, znaczy jutro już. Nie no, jutro jeszcze nie. Cicho, poczekaj. A, no tak, jutro. Jest zaczepienie. Jest dobrze. Powinniśmy dać radę. Jo, robi to Brączek, chcesz zobaczyć? Zaraz. Bo na razie tu mam na dużo razie, roboty. Aż staje mi, nie? 33 litry mam, naprawdę. No aż nie wierzę. Staje. Ty, kurde, nie zaatakowałem go przed całą jazdą. Czekajcie, mówisz, ogólnie... że aż ci staje, jo? Ja, czekaj, a? Ale... Ty, co się stało? Czemu on wyjechał tam? Co ci wyjechało? Ty, ja nie wiem co się stało, ale jak klikłem rozkładanie, to w ogóle gdzieś wyjebało ten strasznie agregat, znaczy ten wał uprawowy. A nie, już jest całkiem w porządku? Ty, znowu. Czemu on się tam wyrzuca tak daleko? Właśnie nie wiem czy to będzie dobra sprawa z tym, ale miejmy nadzieję, że w kolejnych już będzie... W kolejnych przejazdach będzie ok, bo na razie tam haczy mi, wiecie o co. O bruzdę. O miedzę. To się da, spokojnie. Powinienem dać radę, zaraz ogarniemy. Ogólnie zapraszamy dzisiaj do Adasza na Bolusiowo. A no tak, faktycznie, bo to dzisiaj. Dobra, czekajcie, muszę tu ogarnąć odczepianie i wszystko. Dobra, mam odczepione. To mam podniesione. No a ja dzisiaj dokładnie punkt 23 wyjeżdżam, także... Hihi. Adios. A gdzie? Na dziewczyny. O, no, jo. Kurde. Ale będzie tydzień fajny, o Jezu. No, no jak w ferie, nie? Też było fajnie. O. Dobra, opuszczamy. Już teraz może być jeszcze lepiej. No, też mi się tak wydaje, może pogoda nam dopisze, wiesz? No, oby, bo... No, w sumie... Ferie nie było tak źle.
Nie było, nie było, ale chciałem, żeby pogoda dopisała, żebyśmy mogli coś sobie więcej ponagrywać, bo mówię, z tych vlogów to jest pamiątka. A vlogi są najlepsze. O. Wy też to widać, że po was, że wy najbardziej chyba vlogi lubicie. Ty, no ja teraz sprawdzałem sobie dzisiaj, bo tak chciałem sprawdzić właśnie przed twoim przyjazdem. Najwięcej to mam na Agrotermie, nie, najwięcej mam na Mokrzynie, to jest 180 tysięcy. Na Agrotermie wybiło prawie, jest ponad 10,5 tysiąca łapek chyba. Sino, co? To jest, nie wiem, to jest niewyobrażalna liczba. To jest w ogóle rekord jakikolwiek, nie do pobicia moim zdaniem już u mnie bynajmniej. Chyba że żniwa tam nagramy i będą naprawdę kozackie. I co jeszcze? Z Mokrzyna to mówię, jest dużo i dużo jest tych vlogów, co u mnie też były. I mówię, to takie, no mówię, powyżej 100 tysięcy ma każdy praktycznie. Wiecie. Ja mam najwięcej na vlogu od Gołego. No nie ma się co dziwić, tak? Tam jest nie dosyć, że jajca były, to każdy chciał zobaczyć, jak to właśnie u Gołego wygląda, bo dużo ludzi nas prosiło właśnie o nagranie takiego czegoś. Ja tam mam też 180. O, to ładnie. Jakoś daje radę, no nie jest na pewno taki efekt, ale to jest farming, tak? To powiem tak, że jak na farminga, to nie ma się co dziwić. Ogólnie też widziałem, tam chłopaki mi się mówili, że prosiliście o trochę nagrywanie z tego. Z zewnątrz, no, dokładnie. Dlatego też sobie tak zrobimy. Czekajcie, ogólnie... Ja praktycznie cały odcinek z... Mówisz? Bolusiowa. Nie, w sumie ja zaprosiłem na odcinek z Bolusiowa do Adama, a miałem zaprosić na odcinek z Bolusiowa do mnie. Dobra, już ogólnie ogarnęliśmy. Musiałem go troszeczkę przestawić. Myślę, że damy teraz radę. Wrączek, czy ty tu biegałeś, czy mi się wydawało? Nie, ja nie biegałem. Ja też spokojnie się na polu jestem, także... Ogólnie nie wiem czemu. Wcześniej, tak jak sami widzicie, tutaj był za bardzo ściągnięty. Ale mi się kopie ten case tutaj. Wiem gdzie. Pa, dobra. Słabo, nie daje rady, ty. Wiem gdzie. Ogólnie na weekend powinienem mieć ogarnięte już bolusiowo poprawione. Ale nie obiecuję i w następnym tygodniu raczej powinniśmy, wiesz co, mi się też wydaje, że nawet to bolusiowo nasze to jakoś przerzucimy na tamte, tą samą nazwą, nie żeby save'a nie tracić i przerzucimy na to poprawione. No, tak było najlepiej. Mówię, bo Adam, żeby mógł się z tym piecem bawić. A my co? A my żebyśmy mogli te bramy otwierać, nie znaczy wy. Ja czy ja bramę u siebie otwieram? A nie może, ty z tyłu nie otworzysz. Otworzę i wyjeżdżałem. No nie żartuj, no to czemu u Adama nie można? Znaczy czasami się bugowała tak dziwnie, ale czasami było dobrze. Aha. Czekaj. Więc nie wiem od czego to zależy, nie? Aha, dobra, my jedziemy zatankować. Ogólnie Liga Mistrzów już leci, także jeszcze chwilę. Jezu, 10 minut się tuczemy praktycznie. Dobra, nie, ja będę orał bez tego chyba. Wiem, że to fajnie nawet wygląda, ale ja się za dużo muszę tutaj narobić. Kurna, ja nie wyjeżdżałem bramą? A nie, wyjeżdżałem z tamtej strony. Dobra, już teraz wiem gdzie wjechać. A ty jak tam sobie radzisz? Ja talerzuję, dobrze idzie nawet. Talerzujesz? Dużo ci jeszcze tam zostało? No, dużo. Ogólnie piszcie co w kolejnym odcinku, bo nie mam pomysłu. Wapnowałem ścielą do tego. Nie wiem czy nie będzie, nie wiem czy nie wgamy, a nie, bo to Brączek będzie u mnie. Czy jakieś pojedyncze akcje. To nie wiem czy nie będzie uprawy i siew. Coś w tym stylu. U mnie będzie orka na pewno po oborniku. No właśnie, ja teraz sobie to już robię. Dobra, zatankuję. Na 100% będzie u mnie orka i... Jakieś tam pojedyncze prace, jakieś bronowanko, może później jak Brączek wróci, to wykorzystam może dedyka i zrobimy kiszonkę. Kiszonkę i buraki u mnie. Kiszonka, buraki, a później kukurydza na ziarko, orka na zimę i tyle. No i to będzie tyle. Jeszcze poplą będziesz musiał zaorać, nie? No. No, mówię, to orka na zimę, nie? U mnie orka na zimę to będzie pod kukurydzą. I to będzie w sumie wszystko, gdzieś około 40 odcinków, no więcej, 45 odcinków. No. Tak jeszcze myślę, po 5 każdy będzie miał. Ej, dobra, podczepiłem. Ważne, że w tą stronę mi się chociaż udało. I już się kopie, i już tutaj mu ciężko idzie. Ale on wchodzi pięknie na obroty. To, co muszę przyznać, to case jest naprawdę kozacki. Dobra, zarzućmy mu tempomatem, będzie może mniejsze spalanie. Ale nie powiem, jeszcze kurde na żadnej serii tyle razy nie tankowałem, co na typowej, nie? Serio? To jest masakra. Ja nie wiem, tutaj jest takie realne chyba spalanie zaraz za bardzo. Mówię, Zetora nie, Zetora się nie tankowałem, ale Kejsa to już kilka razy na odcinku tankowałem. Przecież na ziemniaka go tankowałem ostatnio. No mówię, to co ja pokopałem, praktycznie porobiłem wczoraj, nie no, orka była wczoraj. Nie, i to tyle. Ja chyba nieraz nie tankowałem na typowej. No mówię, ty już 2 litry mi spalił.
Mówię, idzie w nim jak... Mówię, pal jak porypane, ty. Jak głupie. Mówię, tutaj ładnie już będę miał uprawiony fajnie pod siew, także teraz tylko dobrym siewniczkiem wjechać i mam z głowy. No, no. Czekaj. O, pod górkę już stanął oczywiście. Borkowi stanął pod górę? No weź tak nie mów. Czemu? Niekulturalne to jest. Sorry. Bronny, co ty tam robisz? Wodę wjechałeś? Co? Co ty robisz w ogóle? Talerzuję. Ta. Jak ty stoisz w miejscu? Nie. A nie, dobra. Widocznie się widziałem na poprzeczniaku. A ty, że się pewnie opierdalał, ty. Nie, wiesz co? Na pulpicie? Tego, kawy z termosu nalewałem akurat. Co? No kawy z termosu nalewałem w ciągniku. A. Ja mówię, co ty pierdolisz do mnie? Już myślałem, że ty normalnie tak w realu sobie na jutro przyszykowałeś na drogę. Nie. Termos to ci troszkę przytrzyma. Ale ja termos sobie i tak przygotuję na drogę jutro. I o co, bo jeszcze herbatkę brał czy mleczko? Nie, wódeczkę. W termosie kurwa dał mnie. Żeby się nie zagrzała. O Boże. To ja mam taki shaker fajny, wiesz? No też mam shaker. Do tych drinków mam dobry. I jego jak włożysz, on jest szklany, ale jak kurde go do zamrażarki włożysz na trochę, to później ładnie trzyma. To mówisz, się napijemy. My to chyba będziemy to w betoniarce mieszać. Bo przecież w tym shakerze to człowieku, co ty tam wymieszasz? Jak będzie nas parę osób, będą wszyscy to chcieli pić? Ty, co się stało? Nie wiem, w betoniarkę. Kurde, tak mi wycichło coś w słuchawkach, wiesz? O Boże. Weź sobie to wyobraź, ty. Jo, ty Brodzik, przynieś wiadro wódki, dobra. No, Polek z łopatą stoi przy betoniarce, a my mieszamy tam. Nie no, ogólnie to żartuję sobie. O Boże. Ej, ty w ogóle byłeś u fryzjera, miałeś być? Jutro idę. Aha, no ja już się obciąłem, jak widzicie, kurde, wysapała ze mnie teraz. A nie lubię mieć długich włosów, ty lubię tak tydzień po obcięciu, jest spoko? A ja lubię od razu po obcięciu. Nie, bo tak jakoś za łysa pała taka jestem. No jesteś, cały czas jesteś. Jo. Ty już to w ogóle, ty tak obciąłeś się teraz jak ja znowu? Jak ja się nie obcinam tak jak ty. Znaczy na bok? Obcina się? Ty się obcinasz na lądowisko. Na co? Lądowisko. O Boże. Fajnie tam macie, widzę. Nie, no ja się teraz cały czas na bok obcinam. No widzisz kurde, jak ci poleciłem, o krzychu. Kesslerowa tak nie pomaga jak ja. Kurde. A kiedy ja się... Ja pierwszy raz się tak obcinałem jak ty byłeś u mnie, nie? Na agrotermy jak jechaliśmy, no. Jaka beka. Dzień przed agroterm właśnie się obciąłeś, pamiętam. Kurde, jak w ogóle inaczej. Ludzie od razu, nie? Komentarze zauważyli od razu, nie? Zmianę. No. Te kamerki takie małe daje ma i tak wszystko widzą, no. Ej, wiecie, i fajnie. Czy, no ja nie wiem, czy tam pod las ja pojadę sobie bez tego wału i na szybko tą orkę zrobię, jak chociaż użyjecie coś tego odcinka, bo mam 15 minut, a ja takie malutkie pole robię. No ale co zrobić, no. No to momentami wygląda fajnie, momentami nie, ale już chociaż wiem, wy będziecie wiedzieć i ja będę wiedział, żeby chyba tego nie używać. Za dużo roboty, moim zdaniem. I nie jest to taki efekt, jaki chcemy sami. Także to bym powiedział, no ale i tak mimo wszystko za... O kurde, puściłem kierownicę, a on sam sobie tu zjeżdża. Za pomysł i w ogóle za wykonanie, bo no nie jest też tragicznie, jest całkiem w pompkę. Także ja daję 7 na 10. Ja daję 6. Daję 6, no to dobrze, no to razem średnia wychodzi 18-30. Ja daję 6, bo... W ogóle nie wiem, nie chwaliłem się, ale mam prawie największą średnią w klasie z chłopaków, bo miałem 3,68, to jak na kurde klasę maturalną, to jest moim zdaniem bajka. A jakoś szkoła, klasa, to największą średnią w szkole wbiliśmy, nie? Jako klasa. Co ty gadasz? No, 3,60... Nie, więcej chyba. To Bolek, ty tam pewnie zawyżałeś, tak? Nie, dwie dziewczyny miały po 5,0. A. Ładnie, nie? W maturalnej klasie. Ja pierdziele. Stypendium dostałem po 3,5 kafla. Co? No, w tamtym roku, no i w tym też pewnie. To co one robią, to jest silne, ale no to mówię, to trzeba się uczyć, jeszcze raz uczyć. I trzeba mieć chęci, nie? A jak się nie ma chęci, to się człowiek nie pouczy. Nie, Brączek? Ja tych chęci niestety nie mam. No nie zapomnę, jak ja miałem w 6 klasie 5,0. Jezus Maria. To były chęci do nauki, komputera się nie znało. Nie to co teraz. Wszyscy komputery teraz... macie. Wszyscy komputery macie, wracacie do domu, wypracowanie z internetu, a kiedyś tak nie było. Kiedyś to trzeba było samemu napisać to wypracowanie. Ja do dzisiaj sam piszę. Tak.
A my nie piszemy już wyjazdu, ja nie pisałem wypracowania chyba ze 3 lata. Bo jesteście zbyt mało mądrzy. Jo. Nie, to nie dla mnie. No po co, co mi się w sklepie przyda? Pani, gdzie? Pani poda mi Szekspira, albo pójdę... W jakim pani... sklepie? Nie no, no przypuśćmy tak jak na matematyce jakieś tam wzory i w ogóle, to ci się w życiu przyda takie coś? A kurde, będziesz pracował na kasie? A no, ja pierdzie... Jo, i będzie z Pitagorasa wyliczał ten cenę chleba. Albo z, nie wiem, stężenie kwasu chlebowego. Jest taki kwas? Nie wiem, chyba tak. Jakiś tam kwas się wydziela chyba, jak się chleb robi. Ale się nie znam. Jak ktoś robi chleb, to mi powie. Ale chyba... no? No właśnie. Co? Ale jest też jakiś kwas chlebowy. No właśnie, to widziałeś? To widziałeś, że trochę znam. Nie jestem taki tępy. Na te 3... Ja na te 3,60 zasłużyłem jakoś. Są odwagą na pewno. Tym, że chodziłem do szkoły. Ale nie, cieszę się naprawdę, bo 3,68 to jest taka dość porządna średnia. To nie to, że dwuje same. Ty masz 3,68? Ale... No. To nie jest tragicznie, nie daleko czwórki. No czaj, że ktoś do mnie dzwoni cały czas. Ale gdzie? Na telefon. Wiem gdzie. Powiedz, że syna nie ma, weź odbierz i powiedz, syna nie ma w domu. Albo od razu powiedz, wiem gdzie i odłóż. Wiem gdzie. Patrzymy, to milicja dzwoniła, żeby wyszedł przed doma, ty wiem gdzie. Nie, Halina, ale ty nie masz numeru? Nie mam zapisane. Uuu. Nie odbieraj. To może bandyci. Na pewno. No, mi się też tak wydaje, bo imigranci dzwonią z Afryki. Uchodźcy od dama z domu. Uchodźcy, o Boże. Ej, wiecie co? Wyszło prawie 20 minut, to nie ma co przeciągać. Na jutro też będziecie mieli jakiś drugi odcinek. Jutro chciałem 3 odcinki wydać, ale nie wiem. Jak tak, to by jeden rano, południe i wieczór. No, tak by mogło być. Ale nie wiem, czy mi takie coś się uda. Fajnie by było. Uda się. Czekaj. Ogólnie to teraz tak. Mogę sobie to złożyć. Odorać odmiennie. Muszę odorać sobie... od miedzy. A ty tam robisz w ogóle? Bo tak widzę, ten twój lik tak stoi. Nie opada. Żebyś ty się tam tej herbaty nie zapił za bardzo. Ale co ty mówisz, że co? Ty tam w ogóle coś robisz jeszcze? No, na poprzeczniaku stałem. Jo, na poprzeczniaku. Ty kurna, chyba telefon cały czas tam obserwujesz. Jak mi dzwonią cały czas, mam telefon rzucony na łóżko. No to skąd wiesz, że ci dzwonią? No bo słyszę wim. Ojciec wiertarką wierci. Nie, co ty. No jak, nie, ja słyszałem tam ostatnio u ciebie, że tam ładnie się rzeczy dzieją. Jak już pojadę, to nie poznam chyba. Remonty, kurna. To nie u mnie, to u sąsiada. Tak, sąsiada. A te, u tej sąsiadki ładnie? O kurna. A ona to ogląda. Tam. Naprawdę. Tak. No to pozdrawiam panią sąsiadkę. Codziennie widzę panią, znaczy nie codziennie, jak byłem u wrączka, to widziałem, jak pani ładnie bardzo psa wyprowadzała, jak delikatnie pani to robiła. Dobra. Serio ogląda? No tak, na pewno. Puknij się w głowę. Łapki ci daje, usuba. Daje mi suba, na sensie daje mi usuba. Jo. Obejrzy ci zawsze po twoim odcinku. Po każdym odcinku zabiera ci suba. Dobra, ogólnie to zjeżdżamy na farmę i starczy dzisiejszy w tym odcinku tyle, bo... Ja pierdajebałem się. Ta orka miała być... A już po heblach dawałem. Ta orka miała być, myślałem, że wyjdzie fajniejsza z racji tego, że ogarnąłem jednak, że to rozkładanie musiało być i w ogóle wszystkiego. Ale jednak nie wyszło tak, jak chciałem. Ale myślę, że coś tam sobie obejrzycie, coś tam sobie popatrzacie. I co, to by było, kochani, na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja lecę zobaczyć, co Brączek, czy w ogóle... Ja mogę się założyć, że on przez cały odcinek tam ze 2 razy dookoła objechał. Ale cię teraz pokażę na wizji, będę z... O Boż, co 2 razy? Raz! Boże, w ogóle! No bo wapnowałem! Dobra, a no tak, jeszcze musiał wapnować. O, Krzychu się zakopał. Nie bałdzo chyba. No dobra, to by było, kochani, na tyle. Ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. Piszcie, co w kolejnym odcinku. Do jutła. Nie wiem, co jutło. Rocket League chyba, może Hurt World, nowe 2 gry jednego dnia, ciekawe, może zobaczymy. Ja dziękuję wam serdecznie za uwagę, do kolejnego odcinka, na razie, trzymajcie się, cześć! Cześć!